Jarosław Gowin już teraz, szef Porozumienia, były wicepremier. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Dzień dobry. Miło mi pana usłyszeć, chociaż widzieć nie mogę, ale nieistotne. Najważniejsze, że nasi widzowie mają taką możliwość. Jakie wrażenia i jakie przemyślenia po spotkaniu z Borysem Budką? Po pierwsze, dobrze, że do takiej rozmowy doszło. Wydaje mi się, że standardem polskiej polityki, zwłaszcza w czasach tak głębokiego kryzysu, powinno być to, że my, politycy, przedstawiciele obozu rządowego i przedstawiciele opozycji, ze sobą rozmawiamy, żeby szukać rozwiązań dobrych dla milionów Polaków. Atmosfera była dobra. My przedstawiliśmy propozycję porozumienia. Przypomnę, że ona polega na tym, aby wprowadzić jedną 7-letnią kadencję prezydencką z równoczesnym wydłużeniem prezydentury Andrzeja Dudy o 2 lata, ale bez prawa reelekcji. Platforma przedstawiła swoje propozycje, no i będziemy szukali jakiegoś punktu stycznego. Oczywiście mówię w tym momencie nie tylko w imieniu Porozumienia, ale w imieniu całej Zjednoczonej Prawicy. A myśli pan, że uda się dojść do takiego porozumienia i konsensusu? No wczoraj chociażby Robert Biedroń mówił, że nie ma takiej opcji. Zresztą cytując właśnie jego, on powiedział, że zasiadając do stołu z Gowinem, siada się do stołu z Kaczyńskim. Co pan na to? No, ciekaw jestem, co na ten temat miałby do powiedzenia pan prezes Kaczyński. Natomiast mówiąc serio, takie podejście ze strony kandydata w wyborach prezydenckich raczej nie wystawia dobrego świadectwa jego odpowiedzialności za państwo. Bo co, mamy nie rozmawiać? Jakie propozycje do tej pory przedstawiła Lewica? Jeżeli te propozycje znajdą się na stole, ja bardzo chętnie się nad nimi pochylę i też będę szukał porozumienia, nomen omen porozumienia właśnie z Lewicą, dlatego że my, politycy, już dawno powinniśmy się przestać zajmować terminem wyborów prezydenckich. To jest temat czwartorzędny. Powinniśmy się skoncentrować na tym, o czym wczoraj również rozmawiałem z liderami Koalicji Obywatelskiej, czyli na sposobach opanowania epidemii i na tym, jak najszybciej ożywić polską gospodarkę, dlatego że codziennie tracimy 1 miliard złotych. Pani redaktor, ja, wszyscy obywatele, jeżeli ten stan zamrożenia gospodarki potrwa kolejnych kilka tygodni, to po prostu efektem będzie kataklizm, jeżeli chodzi o poziom życia Polaków. No ten kataklizm to tak naprawdę w wielu domach, w wielu przedsiębiorstwach już ma miejsce, ale panie premierze, pewnie nie rozmawialibyśmy oczywiście i to nie powinniśmy rozmawiać dzisiaj o terminie wyborów, gdyby rząd zachował się tak, a nie inaczej i gdyby stan wyjątkowy albo stan klęski żywiołowej, to o co pan również apelował, został wprowadzony i wszystko przebiegłoby zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem i nie byłoby tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że wybory zostają przesunięte. W momencie, kiedy partia rządząca, Jarosław Kaczyński, upiera się przy tych wyborach, no to staje się to dość kluczowe, bo jednak brak stabilności w państwie, a mam takie poczucie, że trochę do tego to doprowadzi, albo już trochę mamy z tym do czynienia, powoduje, że tym bardziej nie możemy liczyć na taką stabilność i we wspieraniu nas, i w pomaganiu, i w radzeniu sobie z tym, z czym mamy do czynienia. Ubolewam nad tym. Uważam, że my, politycy, nie zdajemy w tej chwili historycznego egzaminu z odpowiedzialności za obecne pokolenie i za przyszłe pokolenie, dlatego że skala kataklizmu zarówno zdrowotnego, jak i gospodarczego będzie rzutować nie tylko na poziom życia obecnego pokolenia, ale również poziom życia naszych dzieci, a być może także wnuków. Wczoraj Koalicja Obywatelska przedstawiła taką propozycję, żeby wprowadzić na rok stan klęski żywiołowej i przesunąć wybory na wiosnę 2021 roku. Mój kłopot z tą propozycją polega na tym, że jak pani redaktor już o tym wspomniała, została ona natychmiast zakwestionowana przez inne partie opozycyjne. No, wydaje się, że opozycja jest daleko od tego, żeby mówić jednym głosem. Trzeba też pamiętać, że propozycje Koalicji Obywatelskiej zakładają zmianę ustaw, a to nie może się dokonać bez podpisu pana prezydenta Dudy. Tymczasem wczoraj pan prezydent, delikatnie mówiąc, no, mocno sceptycznie ocenił propozycję koalicji. Czy zatem, ja rozumiem, że cały czas pan jest za tym, żeby głosowanie korespondencyjne 10 maja się nie odbyło, a jak w takim razie posłowie z Porozumienia zagłosują? Ja wiem, że pan już o tym wiele razy wspominał, że pan może tylko zasugerować i powiedzieć, jak pan to widzi, a tak naprawdę pozostawia to w ich gestii, ale mimo wszystko nie chciałby pan, żeby zagłosowali zgodnie z tym, jaka jest pana koncepcja w tej kwestii? My rzeczywiście jesteśmy partią, w której nie ma czegoś takiego jak dyscyplina klubowa, dyscyplina partyjna. Uważamy, że, i to jest moje bardzo głębokie przeświadczenie, że każdy z polityków Porozumienia powinien kierować się nakazami własnego rozumu i własnego sumienia. Oczywiście przedstawię rekomendacje moim posłom. To będzie wtedy, kiedy będziemy już wszyscy wiedzieć, co wyszło z Senatu, dlatego że Senat może ustawy całkowicie zakwestionować, w cudzysłowie wprowadzić coś w rodzaju senackiego weta wobec tej ustawy, a może wprowadzić tam mniej czy dalej idące modyfikacje. Dopiero wtedy spotkają się posłowie Porozumienia i wspólnie podejmiemy decyzję, czy głosujemy w jeden określony sposób, czy też każdy z posłów Porozumienia będzie podejmował decyzję na własną rękę. Czy według pana dobrym pomysłem jest teraz taka trochę ofensywa wyborcza? Bo wczoraj mieliśmy do czynienia z konferencją u prezydenta Dudy, która, no nie da się ukryć, była takim mocnym elementem jego kampanii wyborczej i podczas tego wystąpienia prezydent powiedział, że obronimy Polskę plus. Tak sobie myślę, czy to jest dobry moment na to, żeby mówić, że te świadczenia chociażby 500 plus pozostaną, kiedy tak naprawdę już chyba wszyscy na minusie jesteśmy i zastanawiamy się, jak to jutro nasze będzie wyglądać? Z całą pewnością obóz Zjednoczonej Prawicy będzie bronił tego rozwiązania, dlatego że ja sam, tak jak inni liderzy, uważamy, że to jest ogromny atut polskiego państwa, że po raz pierwszy od ćwierćwiecza, właściwie od 1989 roku wprowadziliśmy coś, co jest realną pomocą dla najważniejszej grupy społecznej i grupy, która znajduje się w najtrudniejszym położeniu finansowym, czyli młodych rodzin wychowujących dzieci. Co do kampanii wyborczej, no trudno, żeby kandydaci nie prowadzili działań, skoro ciągle obowiązuje termin 10 maja. Natomiast uważam, że my wszyscy, liderzy partii reprezentowanych w Sejmie, powinniśmy jak najszybciej podjąć decyzję o przełożeniu terminu wyborów i powinniśmy się skoncentrować na sposobach walki z epidemią i równoczesnym odmrażaniu gospodarki. Bardzo się cieszę, że wczoraj liderzy Koalicji Obywatelskiej przyjęli moją propozycję, abyśmy się spotkali już w najbliższy piątek i rozmawiali o planie Sośnierza, planie byłego ministra zdrowia Andrzeja Sośnierza, który w imieniu Porozumienia przygotował taki szczegółowy plan, jak najmocniej zduszać epidemię i równocześnie jak najszybciej odmrażać gospodarkę. Oczywiście, tak jak w przypadku terminu wyborów, to nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci na propozycje innych ugrupowań. Jeżeli ktoś będzie miał lepsze propozycje, jesteśmy gotowi to poprzeć. No ale właśnie, w kontekście gospodarki, czy według pana Polskę stać na realizację teraz deklaracji dotyczących utrzymania chociażby świadczeń socjalnych, czyli właśnie 500 plus, bo też już od jakiegoś czasu pojawiały się głosy, że te pieniądze powinny być przekazane trochę na inne cele. Zresztą wczoraj Andrzej Duda też powiedział, że on tak sugeruje, bo on nie chce tego narzucać, ale sugeruje, że jeżeli kogoś stać na to, żeby nie brać 500 plus, no to może by nie brał. Każdego dnia, kiedy gospodarka jest zamrożona, znikają tysiące miejsc pracy. To oznacza, że setki tysięcy polskich rodzin, zwłaszcza tych wychowujących dzieci, może się za chwilę znaleźć w bardzo trudnym położeniu materialnym. Tym bardziej uważam, że program 500+ trzeba podtrzymywać. Natomiast z całą pewnością nie stać nas na kolejne duże programy socjalne. Przeciwnie, teraz wszystkie wysiłki nas, polityków, powinny być skierowane na ratowanie miejsc pracy Polaków i ratowanie polskich firm. Co w takim razie w tym planie odmrażania gospodarki, w tym planie Sośnierza się znajduje? Co wesprzeć ma naszą gospodarkę? Co pomóc ma przedsiębiorcom? nie da się uruchomić gospodarki, jeżeli najpierw nie obniżymy liczby zachorowań. Dlatego proponujemy w planie Sośnierza, aby po pierwsze wprowadzić masowe testy, po drugie uruchomić aplikację telefoniczną pozwalającą badać kontakty Polaków, tak żeby jak najszybciej wyłapywać sytuacje, w których ktoś styka się z osobą zarażoną. Po trzecie trzeba uruchomić sieć izolatoriów i wreszcie po czwarte poddać długotrwałej opiece, a także izolacji osoby z grup szczególnego ryzyka. Mam na myśli seniorów i osoby obarczone określonymi chorobami. Reszta z nas jak najszybciej, najlepiej już od przyszłego tygodnia, powinna zacząć wracać do pracy, dlatego że utrzymanie takiej sytuacji, że 50 czy nawet 70% polskiej gospodarki jest zamrożone, przyniosłoby na dłuższą metę efekty katastrofalne. Mówiąc krótko, lekarstwo, przedawkowane lekarstwo okazałoby się groźniejsze dla organizmu niż choroba, jaką jest koronawirus. Czy według pana rząd utraci większość? Bierze pan pod uwagę taki scenariusz i możliwy jest według pana inny układ polityczny, chociażby po głosowaniu w sprawie wyborów korespondencyjnych? W tym parlamencie możliwa jest stabilna większość tylko jednego rodzaju, stabilna większość Zjednoczonej Prawicy. I wszystkie moje działania, łącznie z dymisją, obliczone są na to, żeby tę stabilną większość zachować. Czyli, bo wczoraj słyszałam taką pana wypowiedź na ten temat, że taki scenariusz też bierze pan pod uwagę. No, gdyby się okazało, że nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości stawiają sprawę na ostrzu noża, no to oczywiście takie ryzyko istnieje, ale ja chcę przypomnieć, że umowa koalicyjna, którą zawarliśmy wiosną, nie przewiduje zgody Porozumienia na wybory korespondencyjne przygotowane w tak krótkim czasie, bo żeby była jasność, my jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami wyborów korespondencyjnych. Zgadzamy się z panem ministrem Szumowskim, który mówi, że w ciągu najbliższych 2 lat inaczej wyborów przeprowadzić się nie da. Natomiast uważamy równocześnie, że do 10 maja te trudne organizacyjnie wybory po prostu nie mogą się odbyć, bo organizacyjnie temu nie podołamy. Dlatego jeżeli opozycja odrzuciłaby naszą propozycję zmiany konstytucji, to proponujemy inne rozwiązanie kompromisowe, czyli wprowadzenie na krótko stanu klęski żywiołowej, odsunięcie w ten sposób terminu 10 maja, przygotowanie i od strony legislacyjnej, i od strony organizacyjnej głosowania korespondencyjnego i przeprowadzenie tych wyborów na przykład w połowie sierpnia. Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę. Wszystkiego dobrego zdrowia oczywiście jak zawsze życzę, bo to zwłaszcza w dzisiejszych czasach na wagę złota wręcz. Jarosław Gowin był razem z nami gościem Onet Rano. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.